Witajcie, z tej strony Real Śliwka. To jest 37 odcinek z gry Super Mario Odyssey. No i dzisiaj rozpoczniemy sobie przechodzenie Królestwa Metro. Także lecimy. No i słuchajcie, była troszeczkę przerwa znowu. Niestety. Ale myślę, że tak będę nagrywał teraz tak co dwa dni. Więc troszeczkę rzadziej, ale potem oczywiście w wakacje będzie normalnie, tak jak było wcześniej. Więc Metro Kingdom. Akurat tak się składa, że w Metro Kingdom już tajemne przejście zaliczyliśmy. Więc nie będziemy musieli tego szukać. Okej, okay. Moonrock. Okej, tym razem jest bardzo bliziutko Odyssey. Oj, Mario. Dobra. Okej, tylko tutaj się martwię trochę, wiecie co, o te monetki. Bo monetki mogą być trudne do znalezienia. Ale myślę, że jakoś sobie damy radę. Na pewno. No, musimy dać sobie radę. Okej. Niby nie za dużo. W sumie mamy 81 księżyców, więc w ogóle jest dużo, ale wszystkiego nie za dużo. Okej, widzę już tam monetki. Więc udajemy się właśnie tam. O, kolejne. Już mamy 54. Fajnie. To są jakieś zwykłe. Czekajcie to. A ja mogę tam? Tak. Dobra, trudno. Ło! Ja nie mogę. Co ja zrobiłem? Okej. Nie mam pojęcia. Powinienem sobie checkpoint zahaczyć. O, teraz na pewno już nie wylecę w głupi sposób. O, dobra. Dobra. Tam jest ten gościu od tego zdalnie sterowanego autka, ale my już to robiliśmy, z tego co widzę. Dobra, tutaj mamy księżyc. A nie, tego nie zdobyliśmy, okej. Kto na tym położył w ogóle śmieci? No właśnie. Kto na tym położył śmieci? O, monetki, dwie. Świetnie. W sensie, no ponad połowę już mamy. Więc już jest to jakaś tam motywacja dla mnie. 59. A tutaj? Jakiś mini włas. Właśnie. Musimy sobie jeszcze kostiumik kupić. Coś takiego. Chyba pamiętam, że z tyłu był, no właśnie, sekret. Poza labiryntem. Dokładnie. Poza obracającym się labiryntem. Nazwa mówi sama za siebie. Okej, ale ja nigdy tego nie lubiłem za bardzo. Ojeju, Mario! Dobra, czyli okej. Czyli musimy to jakoś przemyśleć. Ale już nie za bardzo też. Chociaż Mario to nie jest taka strategiczna gra. No nie no. Ogólnie. W sensie no, właśnie staram się przypomnieć, czy były jakieś takie z gry serii Mario w ogóle jakieś strategiczne czy coś.
ale nie jestem w stanie sobie przypomnieć. Okej, ale gdzie jest ostatni kawałek? Co? Co jest? A, tu jest, dobra. Dobra. No to jest. Mamy to. No dobra, teraz mamy. W środku obracającego się labiryntu. Okej, więc trzy księżyce. Nowy kostium musimy... O! Czekajcie, bo to jest gościu na ławeczce. Chłopie, mówię ci, to miasto... Ty nie jesteś stąd, prawda? Jesteś pierwszą osobą, która kiedykolwiek obok mnie usiadła. To jest samotne miasto. Dzięki za... pomoc. Weź to. Za fatygę. Okej. Te przyjaciele z ławeczki. Dzięki, gościu. No proszę bardzo. O, w ogóle. Zobaczcie, tu jest niezła kolejka do czegoś. Jest dużo do zrobienia. W przeciwieństwie do Lost Kingdom, tutaj jest. Tutaj jest. Dużo. Po prostu. Po prostu, tutaj jest dużo, no. Co by tu więcej mówić? Okej. A, tylko chyba... No właśnie, możemy ten kostium kupić. Ten amerykański, taki typowy. Więc potrzebujemy jeszcze jednej monetki. Jeszcze tylko jednej. Więc może, jak będziemy się tutaj przechadzać, to ją znajdziemy. Chociaż to nie powinno być trudne, bo jeszcze dużo mamy do znalezienia. O, tam już widzę trzy... Tu jakiś księżyc... O, checkpoint w ogóle. O, tylko nie... Nie w tą stronę. Czyli robisz tak. O, i teraz zatrzymać. O, są tutaj jeszcze trzy. Więc tak, już mamy. O, tam jest w ogóle jeszcze więcej. Zauważcie, że też tutaj mamy te doniczki. I tym razem nasionka są w jednym miejscu, ale doniczki są porozrzucane po całym mieście. Więc ciekawie tym razem to zrobili. To się w ogóle jest ciekawie, ale... Jeju Mario, gdzie ty tam lecisz na dół? Okej, faktycznie. Ja nie mogę. Jeju. Już tak dawno nie grałem w tą grę, w sensie no... Tak naprawdę gram tylko w tą grę, jak nagrywam odcinki, tak to nie gram. Musimy być z wami szczery. Okej, ale jest księżniczka. Budynki, ludzie, taksówki. Tak wiele jest tu do zobaczenia. Jest tu tak dużo ludzi, że ja czuję się trochę przytłoczona. O, prawie zapomniałam. Znalazłam księżyc mocy w tłumie. Weź, dodaj go do swojej kolekcji. Okej. I księżyc za rogiem widzę. Wiesz, o czym myślę? O zapachu oceanu. Może powinnam się tam wybrać. No, może. O, w ogóle kolejne monetki. Jakimś cudem. 68. Tam jeszcze kolejne. Rany. Może to nie będzie takie trudne, jak myślałem. Tam jeszcze kolejne. Wow. Tam jeszcze dwie. Dobra, ale skupię się na razie na tym, co najważniejsze. Czyli na tym księżycu, co tutaj widziałem.
Chyba możemy złapać ten słup elektryczny. Po prostu tak zdobyć. Ten księżyc. O! Dobra, zdobądźmy monetki z tego billboardu tutaj. Nie wiem, jak ja je w ogóle wcześniej ominąłem. No i do sklepu lecimy. No, teraz mamy dużo kasiory. To się nazywa w ogóle golfowa czapka i golfowy strój. Ale ja będę na niego mówił amerykański Mario. Bo nie wiem, jakoś to do golfa, no co, no to... Mario po prostu w teksturach amerykańskiej flagi. Ale naprawdę fajnie to wygląda. Jeden z fajniejszych kostiumów. Ogólnie podoba mi się jego wygląd. Nie jest on jakiś może mega specjalny, ani w ogóle, ale po prostu fajnie wygląda. Okej. Okay. Lecimy. Ja bez, po prostu będę tak jechał. Nie będę tutaj owijał w bawełnę raczej. Jeżeli tak to w ogóle można nazwać. Okej, okay, ale... Nie, no tutaj się trzeba trochę śpieszyć. Jakby nie patrzeć, kurde. Nie, ojej, już spadłem. Jednak ostre zakręty skuterkiem to nie jest coś, co lubię. Właśnie tutaj się zastanawiam. Miałem 23 księżyce, co nie? Jak przyszedłem. A jest w sumie 81, czyli... 81 minus 23 to jest 58. A to podzielić na 3 to jest tak 19 z hakiem. Oj, dismount. Okej. Dobra. Ten skuterek już raczej nie będzie przeze mnie użyty. Okej, nadepnąłem. Ty, ale weź. Nie. Nie zdążę. Nie, kurczę, no. No nie, muszę to powtórzyć. Dobra, to już dobiegnę do końca. Zroluję się z tego klifu i potem spróbujemy jeszcze raz. Okej. Więc no, 19 księżyców w jednym odcinku, to może być dużo, nie ukrywam. Ale mogę po prostu nagrywać dłuższe odcinki też, nikt tego tutaj nie zabronił czy coś, po prostu. Okej, ale nawet jak trzęsę kontrolerem, to nie przyspieszam. Więc nie wiem, jak ja to mam zrobić. Po prostu jest to trochę trudne. Nie! Nie! Kurde! Okej, okay, przynajmniej przeżyłem. Ale no... Muszę to jeszcze raz powtórzyć. Dobra. Lepiej będzie po prostu, jak spadnę. Nie będę musiał wychodzić, wchodzić znowu. Ale za to stracę 10 monetek. No ale straszne, 10 monetek stracę. Mam nawet 2000. Co mogę nawet... Yeah! Patrz na to, wyratuję? Nie wyratuję. Ale w sumie wyszedłem na 0, bo miałem 37, pamiętam. Dobra. Dawaj. O, czekajcie. Dawaj, okej.
jeszcze wylądowałem, czyli dam radę. Świetnie. W ogóle też odkryłem, że można po prostu kliknąć Y, jak się stoi przy skuterze. Żeby po prostu na niego tak szybko wskoczyć. Dobra, i teraz... Nie! Jeju. Co ja w ogóle zrobiłem? Ale spróbujemy na pieszo. Spróbujemy trochę na pieszo. Nie! Też nie pójdzie. O, jeszcze się walnąłem. Dobra, słuchajcie. No dobra, trochę to zajmuje, ale chcę wam po prostu opowiedzieć coś. Chcę wam trochę tutaj poopowiadać, bo dawno już nie nagrywałem. No to, to wszyscy raczej wiedzą, którzy mnie oglądali. Więc no, musimy po prostu dalej próbować. Okej, tutaj ładnie poszło. Nie no, chyba nie ma co bez skuterka próbować. Bo nie podoba mi się tutaj ten zakręt. Okej, wreszcie daliśmy radę. Okej. Skuterek spadł. Ale Mario na szczęście żyje. Więc jest fajnie. No, spójrzcie, jaka kolejka. Z tego pomieszczenia. Mario Bros! Super Mario Bros! Oryginalny i mamy nasz kostium. No, spójrzcie na to. Możemy wejść do rury? Możemy! I to jest ta, pamiętacie, co się do podziemi wchodziło? Po raz pierwszy. Okej. I teraz tutaj też był sekrecik. Jest! No tak, bo w oryginalnym Super Mario Bros. Tutaj był one-up po prostu. A tutaj dali nam ulepszenie zdrowia. Więc kto grał, no to może wie. Znaczy no, na pewno wie. Kto grał, no to wie. Okej, ludzie nam biją brawo. Widzowie. W sumie to oglądacie ludzi oglądających grę. O nie! Nie doskoczyłem. No to próbujemy od nowa. Tylko teraz speedrun. Okej, crowdsurfing. Crowdsurfing robimy, drodzy państwo. O, ty gumbo jedna. Nie wybaczę ci tego. Zmiażdżę twojego przyjaciela. Tak. O tak. Czuję się świetnie z tym. Dobra, teraz trzeba będzie wziąć rozpęd w takim wypadku. Czekajcie. Czekajcie, bo... Ja w ogóle... No dobra. O, szkoda, że nie jest na tym ekranie 2D. Ale... Ważne, że w ogóle jest. Okej. Okay. Na dużym ekranie. Dobra. Do widzenia, ludzie. Pokaz się skończył. Wy nie macie w ogóle po co czekać. Okej. No więc... Jeszcze możemy... O! Tutaj księżyc zdobyć? Okej. Na tym... Na tym banerze tutaj. Banana Beagles. Nie Bagels, nie Beagles. Banana Bagels.
Damy radę tam na górę wejść? Chyba jest wystarczająco nisko dla mnie. Chociaż nie. Jednak nie. O, jeszcze w ogóle nie trafiłem. No to musimy w takim razie pójść inną drogą. O, znowu wielkie serce. Zobaczcie, jak mamy już to serce, ale przy sobie, no to dostajemy 10 monet tylko. Trochę mało moim zdaniem, ale ważne, że w ogóle coś dostajemy. Mogliśmy wcale nic nie dostać. Dobra. I teraz tutaj czuję wibrację. Gdzieś tu. A, bo tam ptaszki siadają? W tym miejscu. Nie, już prawie, już prawie. Dobra, niech będzie tutaj. A, jest! Ptaszki faktycznie pokazują. Zostawiony w kawiarni? Gołąbki pokazują prawdę. Wierz się gołąbkom. O, patrzcie. Będę se skipował jeden. Okej, tutaj nie mogę akurat. Dobra. O, jest księżyc. O. To weźmy go. Ale wojskrak. Weźmy go. Nie no, weźmy go. Luigi! Luigi da nam kupę forsy. Ja nie mogę. Tak, Luigi z Wooded Kingdom. Tak ostatnio. Dobra, zeskoczmy tam. O, monetki. Właśnie, dobrze, że je teraz zdobywam, bo jak grałem zawsze, to tych nie mogłem znaleźć. Okej, ale Kapitan Toad. To miejsce jest niesamowite. Wszędzie te wielkie budynki. Zaciekawiłem się... zainteresowałem się wnętrzem jednym z nich. Wyszło na to, że był tam Księżyc Mocy. Mam nadzieję, że ci się spodoba. No jasne. How you doing, Captain Toad? Ludzie, którzy mieszkają w tym królestwie, naprawdę muszą lubić budynki. No. Na pewno. O, jeszcze tu trochę kasy? Ja nie mogę, ale się dzisiaj wzbogaciliśmy. Na maksa. Okej. O, mało baterii mam. W kontrolerze. Od chyba... Nie wiem, jeszcze nigdy nie miałem niskiej baterii. W sensie niskiego poziomu baterii. Okej, ale piesek? Czekajcie, bo z pieskiem to sobie możemy pobiegać i złapać ptaszka. A, prawie, dobra. Okej, piesku. Po prostu pokaż mi w ogóle, gdzie jest ten księżyc. Tutaj mówisz? No nie, to są tylko monetki, piesku. Chodź tutaj może. O! Tu żeś coś znalazł znowu. Mam nadzieję, że będzie to warte mojej uwagi. Znowu monetki. No nie. Nie tego jednak szukałem. Okej, a weź tutaj może gdzieś. Tutaj. O, tu gdzieś znalazłeś coś ciekawego. Mam nadzieję, że coś ciekawego. Księżyc. Jest, dobra.
Znaleziony w parku. Dobry piesek. I Sfinks tam latający. Pewnie też będzie można się nim potem zająć. Ale najpierw poczekajmy na ptaszka. Ja nie mogę. Okej, dobra. Już wiem. Na tym drzewie trzeba poczekać. Tylko, okej, już leci. No, kapi. Ja nie mogę. Czemu go nie złapałeś? Jak mogłeś go nie złapać? Kościu. To było takie łatwe. Dobra. Uwaga, bo zaraz przyleci. Już leci, już leci. No. Jest. Okej. Ptak podróżujący przez park. Oj, dobra, jeszcze się tutaj walnąłem o te śmieci, o ten złom. Okej, no i księżyca się zadziwiająco szybko zabiera. O, okej, więcej monetek. Czyli tutaj były trzy i tam jeszcze widziałem. Więc od razu zabieramy. Żeby potem nie było problemu, że czegoś zapomniałem. Na przykład, że powiedziałem, ale nie wziąłem. Tak też się zawsze może zdarzyć. Okej, no jest kolejny komin, ale czy ja teraz chcę to robić? O, monetki znowu. No nie wiem właśnie, czy teraz chcę. Tam są jeszcze dwie, ojejku. Nie wypłacimy się z tych monetek do końca życia. Jak tyle ich będziemy zbierać. Ale dobrze, im więcej, tym lepiej. Będziemy mieli mniej na później. Aha, tylko że... Nie! Nie! Ho! Ja nie mogę, Mario. Ty jesteś czasami nieprzewidywalny. To wiesz. No, co ja chciałem powiedzieć. Jesteś nieprzewidywalny. I to widać. Zawsze jak gram, to widać. Dobra, 87. 13 jeszcze. Jeszcze 13, dawaj. W sumie to jest dobre miejsce na rozejrzenie się. No jest księżyc. W jakimś totalnie randomowym miejscu, ale jest. A! Okej. Po prostu tutaj trzeba się do niego dostać. Ja nie mogę! Co ty zrobiłeś? Co ty zrobiłeś? Dobra, dobra, co ja zrobiłem, ale no, dlaczego? Dlaczego aż tak źle? Dobra, lecimy na rooftop, na dach. Ponieważ na dachu znajdziemy jeszcze lepsze rzeczy. O! Proszę bardzo. Nie spodziewałem się, że spotkamy monetki, ale... A jednak. Jednak to się właśnie stało. Oj! Jej, Mario! Ja wiem. Jesteś podekscytowany, no ale nie musisz od razu nogami tak o ziemię walić. No przecież co ty robisz? Chcesz sobie nogi połamać? No chyba nie. No chyba nie chcesz.
Ja nie mogę. Ale wysoko. Dizzying Heights. Czekajcie, czekajcie, mam super pomysł. Ale to będzie wyglądać. Mario na tle tych wszystkich budynków. Chociaż no, tak to teraz nie widać. O! O, bardziej tak. No dobra, to jest już lepsze. Tylko czekajcie. Wydaje mi się, że trochę takiego mniejszego muszę zrobić. O, myślę, że taki będzie dobry. No i teraz ciekawe, czy mi się uda doskoczyć stąd po ten księżyc. Musimy spróbować, żeby się przekonać. Chociaż nie, bo tam jest jeszcze śmietnik, który musimy zaliczyć. No, idealnie. Jak oni wynoszą śmieci? Nie no, w sumie. Znaleźliśmy 500 księżyców. Wreszcie możemy udać się na ciemniejszą stronę księżyca. Czekajcie, bo to tak nie działa. Tak nie mogę sobie w dół rzucić, niestety. Właśnie, ciemniejsza strona księżyca. Ale to myślę, że zrobimy to sobie, jak przejdziemy Metro Kingdom, żeby tak totalnie się nie pomieszało. Bo wiem, że to nie jest fajne, jak się tak miesza. I teraz ten księżyc, nie no. Łatwizna to będzie. Tylko trzeba... Jest, dobra. Wiszący pomiędzy budynkami. O! Oj, to musiało boleć. Już ci współczuję, Mario. No dobra, to taki łatwy księżyc na zakończenie. Mario układa swoje imię z literek. I słuchajcie, te literki są bardzo ważne. O, w ogóle tutaj nasionko wyrosło i nam księżyc zaraz da. No już. Plaza Planter. I tutaj te literki są bardzo ważne również, jeśli chodzi o skakankę. Ponieważ można tutaj wykorzystać taki fajny glitch. No ale to się przekonacie w następnym odcinku pewnie, bo wtedy pewnie będziemy robić skakankę. No ale ogólnie ten glitch pozwoli na łatwe zdobycie tych obu księżyców. Okej. Mario podpisuje swoje imię. No i świetnie. Jak dla mnie, świetny pomysł na księżyc. Nie jest taki nudny, nie jest w ogóle taki, wiecie. Okej, no to dzięki za oglądanie dzisiejszego odcinka. Jeśli wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Jeszcze 2 subskrypcji brakuje do 100, więc no, jesteśmy już prawie na miejscu. No, więc dzięki za oglądanie. Trzymajcie się, cześć.